Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Boże Narodzenie. No i oczywiście musi być choinka, muszą być kolędy, musi być karp, musi być śnieg za oknami, musi być. No, przecież oczywiste to są sprawy. Oczywiście to wszystko przynależy do świąt Bożego Narodzenia. Ale czy rzeczywiście wszystko u Pana Boga i w tym naszym świecie jest takie oczywiste? Muszę powiedzieć, że prolog Ewangelii Jana to jeden z moich ulubionych biblijnych tekstów. Tekst nieoczywisty. Tekst, który mówi o tym, że u Pana Boga nie ma niczego oczywistego. Nie ma niczego, co dla naszego ludzkiego rozumu jest jasne i klarowne, bo Boża myśl stoi ponad tym, co ludzkie. Bóg przychodzi na świat, rodzi się jako małe dziecko. W nieoczywisty sposób Bóg wkracza w ten świat. I tak samo w nieoczywisty sposób Pan Bóg działa w naszym życiu. W nieoczywisty sposób, nieprzewidywany dla nas, nieprzewidywalny, po prostu jest. I w nieoczywisty sposób musimy go szukać i odnajdywać w naszym życiu. Szukać Betlejem, które wcale nie jest malutkim, śpiącym miasteczkiem gdzieś w Judei. Nie ma tam stajenki, ale Betlejem jest tam, gdzie w naszym ludzkim sercu Pan Bóg przychodzi jako ten, który niesie ratunek, jako ten, który jest Zbawicielem, jako ten, który jest Mesjaszem, dla mnie narodzonym, dla mnie ukrzyżowanym, dla mnie zmartwychwstałym, dla mnie wziętym do nieba, aby przyjść kiedyś, aby zabrać mnie do siebie, do swojego królestwa. Nieoczywiste staje się oczywistym przez wiarę. Niepewne staje się pewnym. Niejasne staje się jasnym, kiedy oświeca go światłość Bożego Słowa. Mogę sobie wyobrazić święta Bożego Narodzenia bez choinki. Mogę wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia bez żłóbka, nawet bez kolęd. Choć byłoby mi z pewnością ciężko. Ale jedno, bez czego nie wyobrażam sobie świąt Bożego Narodzenia, to Boże Narodzenie bez Jezusa, bez słowa, które Pan Bóg kieruje do mnie. Kocham Cię i do Ciebie przychodzę. Życzę Wam takiego właśnie Bożego Narodzenia. Tego, które przynosi nam tę pewność, że wszystko w naszym życiu może zniknąć. Ale oczywistym jest to, że na pierwszym miejscu stoi Boże Słowo, które dla mnie staje się ciałem. Jezus. Błogosławionych świąt.